oblizałaś. No oblizałam, a co ci moja łyżeczka przeszkadza? Liżesz mi inne rzeczy, łyżeczka tak. Mu nagle przeszkadza, że będzie oblizana przeze mnie. No nie przesadzaj. Ale to są różne otwory. Nie! No jak się całujemy... jest gębowy, ale to jest waginowy. Dobra, ale jak się całujemy, to co? Nie wymieniamy śliny? A kiedy ty mnie całowałaś? Chyba kurwa w tamtym cieleniu. To mój... Ja to by się coś śniło, co ty jadłaś dzisiaj? Całowała mnie, kurwa. No co? W usta to chyba nie, ale w gałganka tak, ale no nie mówię. No tak, że przecież całowałam cię, no to ty durny jesteś? Kiedy? 20 lat temu. To musi. Jezus! A co chciałaś? Nic, nie będę cię na pewno całować. Wiesz co, ale to jest, przecież się całowałam, no nie przesadzaj. Ostatnio dałam ci buzi na schodach. Tobie się chyba pianino przyśniło. Misiu, to był tylko romansik na tak. Bądź, no. Wiesz, buziaki. Nieźle językiem tam te pół tony przestawiałam. Jezus, kurwa. Ale ty nie byłeś zazdrosny. No nie, bo byłem pijany. Misiu, kocham cię, dobra, misiaczku, dostanie dzisiaj dużo buzi ode mnie. Ale gdzie? No, ale... W usta? No, to wolisz w usta, czy w co? Wolę w gałkę. No, a to potem powie, że cię w usta nie całuje. To musisz tutaj plunąć, a tu pocałować. No i widzisz? I moja ślina ci nie przeszkadza, że mam ci tam napluć. I złapałam cię na tym, dziadu głupi. Tyle jazdy samochodem. Pierwszy to germańska skolioza. Pozycja półleżąca, w której kierowca opiera ciężar ciała na prawym barku. Tułów znajduje się między przednimi fotelami, a zginanie lewej ręki jest zabronione. Jeżdżenie w tej pozycji powoduje niebezpieczne wydłużenie lewej ręki oraz trwałą skoliozę. 2. Sklejony romek. Po wejściu do samochodu prawa ręka kierowcy ląduje na stałe na drążku zmiany biegów. Ponadto lewa ręka przyklejona jest do drzwi, które pełnią funkcję podłokietnika. 3. Krecik królewski. Pozycja stosowana przez osoby niskiego wzrostu, które ledwo widać znad koła kierownicy. Konieczne jest oparcie fotela pod kątem 90 stopni oraz stosowanie poduszek pod dupę, żeby cokolwiek widzieć na drodze. 4. Skitrany radio. Pozycja uwielbiana przez każdego niegrzecznego chłopca. Kierowca jeździ schowany za bocznym słupkiem auta w obawie przed zemstą członków mafii, której ostatnio podpadł. Boczny słupek jest świetną zasłoną od ostrej amunicji, śrutu i ciekawskich bab.